Wyobraźcie sobie sytuację. Jesteście sobie w biblijnym raju. wiecie sobie tam jakieś pyszne rzeczy, rozmawiacie jeden z drugim, w sumie dużego towarzystwa nie macie, tylko piękną niewiastę zaraz obok o imieniu Ewa i przychodzi do was wąż, który oferuje różnego rodzaju... No i pytanie, czy jakimś tam owocem zerwanym z drzewa, czy innego rodzaju pokusą, która no, wydawała się atrakcyjna i ku której nie mogliście się powstrzymać, analogicznie nie są ETF na rynku kryptowalut. To jest taka hipoteza postawiona już jakiś czas temu przez kilka osób, bo zobaczcie taką analogię, która występuje w wielu rzeczach na całym świecie. Jeżeli coś jest pięknym Ubranku, tak, w opakowaniu wygląda słodko, wygląda atrakcyjnie, wygląda powabnie dla większości ludu, to często okazuje się, że jest za tym jakieś drugie dno, że coś rzeczywiście z tyłu, yy, chociaż nie chcemy, podpowiada nam, że to nie jest takie piękne jak malują, że nie jest tak właśnie. Realnie stworzone, jak to się prezentuje, i że rzeczywiście forma, powiedzmy, kreacji, jaka jest przedstawiona takim ogólnym masom, jest zrobiona intencjonalnie właśnie ku temu, żeby je zwieść w ten czy inny sposób i zaproponować coś, co na pozór wydaje się pozytywne, wydaje się po prostu wręcz potrzebne, czy taka usługa może być właśnie w formie ETF-ów pomocna dla wielu osób, bo wiecie, tam John Stanley. Tutaj z Arizony, może sobie kupić bitcoina, nie wiedząc co to jest, jak to potem w ogóle sprzedać, ale z drugiej strony ci na górze, osoby, które rzeczywiście operują, no nie mają kapitałem, między innymi właśnie w tym wszystkim palcem, Macia BlackRock i ich CEO Larry Fink, to prawdopodobnie jest ten drugie dno i mają również różnego rodzaju, no. Benefity płynące z tego, że takowe ETF-y zostały utworzone. Więc w dzisiejszym materiale, po tym ciekawym, myślę, wstępie, opowiem Wam, jak to wygląda naprawdę, czy ETFy zniszczyły rynek, czy są potrzebne, jak to pomaga, a może jak to przeszkadza rozwojowi kryptowalut i po prostu jak to funkcjonuje. Więc jeżeli temat Was interesuje, kciuł w górę, subskrypcję kanału i szybkie ogłoszenia parafialne. W opisie na samej górze. Macie link do dołączenia do turnieju WSOT, 10 milionów dolarów w puli. jesteśmy pierwszym teamem na świecie, więc zapraszam, każdy kto ma Bybita, 500 dolków na koncie miniu, niech dołącza. Dwa, jeżeli macie Bybita, ale chcecie być u mnie, czyli mieć cashbacki, turnieje, giveawaye, dwa kursy za darmo z Opisu od Akademii SUBE, tam cashback właśnie co miesiąc, moją książkę za darmo, i kilka innych bonusów, największe bonusy, na jakie może się w Polsce kwalifikować, to macie jako drugi link, link do przepisania konta. Od paru dni to jest aktywne, jest to że możecie po prostu mając już konto na ByBicie, je przepisać, więc klikacie go, tam przepisz konto pode mnie, wpisujecie w rubrykę u góry 24727, to jest mój kod, 24727, i na dole wpisujecie w powód, tam zapomniałem założyć tego linku, na przykład. I pamiętajcie, że na epizodzie to z komputera i być zalogowanym na ByBicie wcześniej, bo wtedy was automatycznie przeprocesuje. Trwa to 30 sekund, jak was odrzuci, to trudno z automatu, od razu po paru sekundach będziecie wiedzieli, czy się udało. Jak się uda, macie wszystkie bonusy ode mnie, jakie są normalnie dostępne, więc sprawdźcie sobie, czy to działa i zaczynajmy ten materiał, bo będzie ciekawie. Więc prawdą jest to, że spot ETF na Bitcoinie zmieniły rynek kryptowalut na zawsze. Na początku 2024 roku SEC zaakceptował wszystkie 11 wniosków złożonych przez BlackRocka i spółkę, a wiele osób zastanawiało się przed ich debiutem, czy osiągną właśnie etf -y, jakikolwiek sukces, tak? I dziś już wiemy, że nie tylko osiągnęły sukces, ale też pobiły wszelkie oczekiwania. Więc spójrzcie tylko na tę grafikę. Ona prezentuje performance ETF-ów na Bitcoinie do ETF-ów na złocie w ciągu pierwszych dwóch miesięcy tego roku. I gdy inwestorzy masowo kupowali ETF-y oparte na Bitcoinie, to jednocześnie widzieliśmy odpływy z ETF-ów opartych na złocie, więc można spekulować, że inwestorzy po prostu pozbywali się swojej ekspozycji na złoto, żeby zwiększyć swoją ekspozycję na Bitcoina. Kolejna statystyka, która daje wiele do myślenia. Pierwszy ETF na złocie zebrał 10 miliardów dolarów kapitału po dwóch latach od lunchu, a ETF BlackRocka i Bitcoin zebrał taką kwotę w niecałe dwa miesiące. I to pokazuje potęgę Bitcoina jako największej kryptowaluty na świecie. Jeszcze jedna statystyka. Pierwszy amerykański spot ETF na złocie zadebiutował w listopadzie 2004 roku, czyli niemal dekadę temu. I do tego czasu kapitał ulokowany we wszystkich tego typu funduszach w USA to około 125 miliardów dolarów. Natomiast podczas 8,5 miesięcy istnienia 11 amerykańskich spot ITF-ów na Bitcoinie zgromadziło na łącznie 18,5 miliarda dolarów. I jeżeli utrzymają to dobre tempo, to za kilka lat dogonią swoje odpowiedniki oparte na złocie. Więc już wiecie, dlaczego ITF-y to jest tak istotna sprawa na rynku kryptowalut, ale czym tak naprawdę są i jak działają, postaram się to wytłumaczyć w jak najłatwiejszy i najszybszy sposób. ITF-y na krypto są to fundusze giełdowe, tak? One się opierają na danych kryptowalutach i są notowane na giełdach, podobnie jak akcje. Inwestorzy właśnie mogą nabywać jednostki ITF-ów, co daje ekspozycję na kryptowaluty bez konieczności ich bezpośredniego posiadania. I Czy to jest zaleta dla nas, entuzjastów krypto i jakie to niesie są konsekwencje, powiem Wam w dalszej części tego filmu. Pokrótce, jak to działa z perspektywy technicznej. Na bazie tego wykresu. Kiedy inwestor chce kupić udziały w ETF-ie, na przykład na Bitcoinie, składa zlecenie tutaj w tym momencie u swojego brokera. Potem broker zwraca się wtedy do specjalnej firmy, tak? czyli do autoryzowanego uczestnika, IP, tutaj macie skrót, aby zdobyć więcej udziałów ETF-u. Ten IP kupuje kryptowalutę na rynku i przekazuje je do instytucji przechowującej aktywa, czyli macie ten i Custodian. Dopiero po utrzymaniu kryptowalut, wtedy właśnie firma, która stworzyła ETF, przekazuje nowe udziały temu Uczestnikowi, te udziały trafiają wtedy do brokera, ostatecznie inwestor otrzymuje tutaj swoje udziały w ETF-ie. Więc jak takie fundusze zarabiają, po co one w ogóle istnieją? No To jest bardzo proste. tak? Oni poprzez prowizję właśnie pobieraną od inwestorów dostają wynagrodzenie i takie prowizje są naliczane jako procent od wartości całych aktywów, którymi fundusz zarządza. Często są pobierane i przy zakupie ETF-a i potem w skali roku za zarządzania, na przykład 0,1-0,2%. Ale przykładowo, jak wiecie, macie prosto licząc miliard dolarów na przykład w danym ETF-ie, to macie na przykład 1-2 miliony dolarów rocznie z samej prowizji, te, te annually, która pochodzi właśnie z fi wygenerowanych od takich współczesników tego właśnie ETF-a. Więc no dzięki obsłudze po prostu tysięcy klientów generują zyski znaczące. I im większy osób inwestuje w dane ETF, tym wyższe przychody z prowizji dla tych firm i funduszy. A teraz sobie powiedzmy, jak to było na początku, tak? Co było początkiem i kamieniem milowym dla tych wszystkich funduszy, żeby to tak fajnie zaczęło i prężnie działać i żeby ta branża po prostu się rozwijała? No na pewno był to rok 2021, w którym nastąpiła wtedy finalizacja wieloletnich starań wnioskodawców, którzy walczyli z mocno sceptycznym nastawieniem seku. Potwierdzono wtedy pierwszy ETF oparty na kontraktach futures na Bitcoinie. Był to duży, ale pierwszy krok dopiero, tak? Bo następne lata to konsekwentny rozwój ETF-ów, a wraz z nim coraz większa akceptacja i wiarygodność tych funduszy. I kulminacją tego rozwoju było utworzenie spotowych funduszy ETF na Bitcoinie Ethereum. i Ethereum. dzięki temu zakup krypto stał się po prostu prosty, tak? Nieutrudniony wręcz niczym kupno akcji jakiegoś giganta technologicznego jak Nvidia, Apple czy Microsoft. I co jest oczywiste, to wprowadzenie ETF-ów miało ogromny wpływ na rynek, jak na przykład właśnie podniosły się wolumeny transakcji i to wszystko przyciągnęło instytucjonalnych inwestorów, którzy do tej pory nie byli do końca zainteresowani tym światem. Ale dobra, jakie właściwie są wymierne korzyści jako branża kryptowalut, która zyskuje po prostu na tych ETF-ach, tak? Co to daje? Więc jedną z największych zalet ETF-ów opartych właśnie na Bitcoinie, na Ethereum jest to, że one usprawniają cały proces posiadania ekspozycji na kryptowaluty i każdy z was pewnie pamięta właśnie swoje początki na tym rynku, tak? Musicie założyć portfel, musicie przelać środki z banku na giełdę, Musicie ogarnąć te wszystkie transfery z na wallet i z powrotem, i to jest no, dosyć ciężki orzech do zgryzienia dla osoby, która dopiero zaczyna. I wiadomo, po czasie to jest bułka z masą, robimy to intuicyjnie, automatycznie, jest to łatwe. Jednak nie każdy inwestor po prostu no, jest zainteresowany bezpośrednim inwestowanie w krypto, boi się tego, nie chce, nie umie, boi się, że straci. Woli tego nie robić. I szczególnie osoby starsze, które często mają właśnie pieniądze i mają większe majątki, tym samym mogą więcej inwestować i dawać więcej płynności na rynku. No one są mniej zaawansowane technologicznie, cały ten proces zakupu Bitcoina na giełdzie i potem przechowywanie jest dla nich ryzykowny i skomplikowany. I tutaj do gry się wchodzą takie podmioty jak Blackrock, Fidelity, cała reszta funduszy, które po prostu oferują ekspozycję na bitcoiny i ETHera. I te firmy są też bardziej zaufane, tak? niż na przykład dla wielu osób, nie wiem, z Ameryki, jakaś na przykład giełda kryptowalutowa czy coś. No po prostu nie są oni młodzi, nie znają się na tym, wolą zaufać gigantom. так Tutaj masońskim, wielkim firmom, organizacjom powiązanym rządowo i zabezpieczonym miliardami dolarów, a nawet bilionami często i w ogólnym rozrachunku. Więc po prostu te firmy są na Wall Street od dekad, tak? Budzą zaufanie wśród inwestorów z rynku tradycyjnego. Więc mamy takie połączenie legitymizacji Bitcoina i Ethereum jako naprawdę solidnych aktywów, ponieważ są one właśnie oferowane przez podmioty, które na co dzień zarządzają bilionami dolarów i klienci mają zaufanie do ich produktów. Wcześniej z nich korzystali, kupowali od nich ETF-y, różnego rodzaju właśnie indeksy, które. Trzymają od wielu wielu lat i tym samym stwierdzi, oho, nowy produkt, czemu by nie spróbować, reszta dała zarobić, to to pewnie też da. Więc jeżeli do tej pory ktoś miał złe zdanie o giełdach kryptowalutowych, to raczej właśnie zadowoli się z możliwości kupna udziałów w etf ach I w obecnych czasach spora część społeczeństwa się sobie ceni wygodę, nie chce sobie zaprzątać sobie głowy tym, żeby być swoim własnym bankiem, nie chce inwestować bezpośrednio w Bitcoina, nie chce wiedzieć, jak płacić z tego podatki czy ryzykować właśnie jakimiś karami, bo woli sobie kupić jakby akcje, tak? Fundusz właśnie giełdowy, który rozlicza się tak, jak wszystko. Inne. Więc ja tego nie oceniam. Niech każdy robi co chce ze swoim pieniędzmi. Uważam, że to jest no, mądre, nawet jeżeli ktoś się na tym nie zna, nie ma czasu, nie ogarnia, żeby kupić ETF, a zamiast się pakować w swoje, wiecie, self-custodian wallet, jakieś tam kluczem, których trzeba pilnować. Więc po prostu no, ludzie stawiają na wygodę i dlatego chętniej w ETF inwestują. Ale dzięki temu rynek kryptowalut zyskuje również dużo, bo Piero Ethereum, Bitcoin jest, wiecie, oferowany, jest proponowany przez taki firmy jak BlackRock, największe fundusze na świecie i tym samym po prostu rynek kryptowalut, no, dzięki temu Jako adopcja postępuje. Dzięki temu jest znany bardziej na całym świecie, dzięki temu dużo się o tym mówi i nie jest odbierany bitcoin czy Ethereum jak jawny scam, no bo największe firmy go proponują swoim klientom i to też działa dobrze z dwie strony. Więc to powinno się długoterminowo przełożyć na wzrosty, bo jeżeli inwestorzy z rynku tradycyjnego będą kupowali te udziały, właśnie VBIT albo FBTC, to BlackRock czy Fidelity będą akumulowały więcej bitcoina. A jak wiemy, wzrosty ceny są bez wątpienia najlepszym marketingiem dla każdego aktywa, bo wtedy dołączają kolejne i kolejne osoby i to się tak nawarstwia. Dlatego ja się spodziewam, że w w najbliższych miesiącach ta ostatnia i największa fala wzrostowa na rynku krypto przyciągnie nowych inwestorów, którzy jeszcze bardziej wypychają na Bitcoin i Ethereum ku górze. No, ale to jest trochę to, o czym wam mówię na początku, ten taki zakazany owoc, tak? Bo to wszystko brzmi świetnie, e, większy popyt na krypto dzięki nowym inwestorom z rynku tradycyjnego, mogą łatwo inwestować w cyfrowe aktywa. Jednak tutaj rodzi się pytanie, czy to agresywne skupowanie bitcoina przez fundusze nie sprawi, że będą oni kontrolować po prostu znaczną część podaży, że nie staną się monopolistami, jak budując cztery domki i hotel w grze planszowej monopoli i nie będą dymać tych wszystkich innych graczy, którzy dopiero zaczynają, jakby stają na ich pole, tak? Bo ich pole analogicznie można nazwać po prostu. Bitcoina, posiadanie go mm, tylko w innej skali. Więc w ostatnich miesiącach pojawiło się sporo takich teorii, tak? Ludzie uznali, że to jest największa wada ETF-ów, ponieważ zepsują one całą ideę decentralizacji na tym rynku. Więc zrobiłem research i poszukałem odpowiedzi na to pytanie, żebyście wy nie musieli. I wydaje mi się, że znalazłem idealny materiał, w którym kolega po fachu z kanału Bitcoin University podjął się tego tematu i świetnie wszystko wyjaśnił. Dlatego jeżeli się zastanawiacie, czy fundusze zabiją Bitcoina, to za chwilę odpowiedź na to pytanie padnie. Jeszcze przed akceptacją spot ETF-ów na Bitcoin Założyciel giełdy BitMEX jeden z największych wyjadaczy na rynku krypto, Arthur Hayes, wyraził swoje obawy co do wejścia. Tych funduszy na rynek. Bo według niego Bitcoin istnieje i jest wartościowy głównie dzięki temu, że jest cały czas w ruchu. I chodzi o to, że ten rynek jest otwarty, wiecie, całą dobę, a inwestorzy i traderzy codziennie tym Bitcoinem handlują. Nie przykładowo tak jak giełda, przykład amerykańska jest otwarta tylko przez wiecie, kilka godzin w ciągu dnia, tak? Więc takie bloki czasowe na rynku krypto nie istnieją. Nie trzeba czekać na kolejny poranek, żeby giełda się otworzyła i nikt jej nie zamyka. Że notowania są wstrzymywane, tak samo jak na przykład w weekend, co nie? Więc jeżeli BlackRock i reszta funduszy skupiłyby większość podaży Bitcoina, to trzymaliby je u swojego Pozytariusza, czyli u giełdy Coinbase. A Hayes twierdzi, że to przełożyłoby się na drastyczny spadek liczby transakcji i powoli zabiłoby sieć Bitcoina, bo koniec końców liczba transakcji wynosiłaby okrągłe zero, jeżeli cały czas oni by je skupowali skupowali od innych. Jeżeli oczywiście to jest hipotetyczna teoria, doszłoby to aż do samego końca. No ale trzeba zaznaczyć, że to teoretycznie jest możliwe, ale w praktyce się nie wydarzy. Według mnie nie do końca przynajmniej. Tutaj kanał właśnie Bitcoin University przywołał taki przypadek złota, tak, bo przecież no, Bitcoin jest nowym cyfrowym złotem i. Można ciekawie te dwa aktywa porównać. No bo wiemy, że złoto jest masowo kupowane przez banki, szczególnie w ostatnich miesiącach. Zrobiło 30% w ciągu roku, co jest najlepszym wynikiem od 100 lat. tak? W tym stuleciu złoto zrobiło najlepszy wynik procentowy w tym roku. Ale to nie jest tak, że cała światowa podaż tego kruszcu jest trzymana w jednym miejscu i że od 100 lat nikt tym złotem nie handlował. tak? Każdego dnia ktoś skupuje i sprzedaje złoto i w dodatku miliony, jeśli nie miliardy osób na całym świecie mają złoto schowane gdzieś na strychu albo w piwnicy. W dodatku fizyczne złoto to jest aktywo które nie jest wygodnym towarem do wymiany jest ciężkie jest duże, można je ukraść. Jeżeli ktoś chce przetransportować jego duże ilości, to trzeba się namęczyć jest to też drogie. I mimo tych przeciwności losu, ludzie nadal chcą nim handlować. Więc dlaczego nie chcieliby chcieć handlować bitcoinem, który jest o wiele łatwiejszy i tańszy do wymiany, tak? W tym filmie została poruszona. To jest ciekawa kwestia tego, że kiedyś mm, w przyszłości jest taka szansa, że te bitcoiny funduszy trzymane w Coinbase Custody zostaną przejęte przez amerykański lub chiński rząd. I właśnie dlatego o wiele lepiej jest samodzielnie kupić bitcoina lub jego część i trzymać na swoim portfelu sprzętowym. No ale Wracając do przyjęcia bitcoina przez rządy, tak? to one mogą zostać skakowane, hakerzy mogą sprzedać yy, właśnie bitcoina, żeby przerzucić kasę w inne miejsce i to sprawi, że bitcoin będzie ciągle krążył z rąk do rąk i będzie generował dochody dla minerów w postaci opłat transakcyjnych nawet po 2140 roku, gdy wszystkie bitcoiny będą już wykopane. Bitcoin University też zaznaczył, że nawet przed 2140 rokiem, gdyby bloki były puste, czyli nie byłoby żadnych transakcji przez miesiące czy lata, to nie będzie miało żadnego znaczenia, bo minerzy po prostu odłączą się. Od sieci, i skutkiem tego będzie spadek hash rateu i trudności wydobycia. I objawy tego hejsa zostały też porównane do problemu opłat transakcyjnych, bo często widzimy takie narzekanie społeczności. Raz mówią, że FIS są za drogie, że to koniec Bitcoina, a gdy FIS są zbyt tanie, to znaczy, że też koniec Bitcoina, bo po prostu dzieje się coś złego, bo nikt nie korzysta, więc cytując klasyka, i tak źle, i tak niedobrze, dogodzić się czasami nie da. Ostatnio mieliśmy tak samo z Ethereum, prawda? Gdy sentyment na rynku był tragiczny wręcz, to FIS na sieci Ethereum były bardzo niskie i jak zwykle z tego powodu wyjadało się sporo foodu wokół największego altcoina. Świetny film, też sam oglądając cały jarząbek, nagrał z dwa tygodnie temu, w prawym górnym rogu wam przypnę, bo naprawdę jest świetny, tam chyba 10 powodów podawał różnych, dlaczego Ethereum przetrwa mm, i jak to będzie wyglądało w przyszłości, więc sam się też z tego trochę dowiedziałem i naprawdę polecam zobaczyć, więc ci, co są na tym rynku już od dłuższego czasu myślę, że nie zwracają szczególnej uwagi na ten food i negatywny sentyment, bo to się wydarza po prostu często, a Bitcoin University dodał jeszcze jeden kluczowy argument mianowicie od pierwszego bloku Bitcoina w 2009 roku do około 2020 przed masowym napływem takim nowych inwestorów w poprzedniej hoście, mieliśmy bardzo dużo przysłowiowych takich OG holderów, tak? I oni się cechują dużą wiedzą o systemie finansowym, raczej nie są zainteresowani sprzedawaniem swoich Bitcoinów BlackRockowi, tutaj przykład mamy na przykład, Dawinci Jeremy, mój znajomy, notabene. Widzieliśmy się tam już parę razy przy okazji jakichś różnych eventów. Jest to osoba, już Wam wrzucam na YouTube'a filmik. Tam wiecie, pewnie kojarzycie, to ma parę milionów wyświetleń, że tam mówił: kupcie chociaż dolara, jego bitcoina, nie pożałujecie, więc no taki OG typowy. Swoją drogą też występował w naszym serialu, Arena Tradingu Crypto Camp. 10 listopada będzie premiera, już Wam mogę publicznie powiedzieć. Niedługo wrzucimy trailer, więc kilka przebitych Wam wrzucam na ekran, żebyście sobie zobaczyli, o co tam chodzi, jak to będzie wyglądało mniej więcej. Ale serio będzie warto czekać. Chyba 18-10 listopada, więc możecie sobie już zapisać. Będzie premiera, i będzie to premiera dosyć no, mocna. Z każdego tygodnia do końca roku będziemy wypuszczać po jednym odcinku. No i jestem ciekawy, jak Wam się spodoba. Dużo pracy, dużo montażu, parę miesięcy, więc myślę, że będzie fajnie. No i wiecie, oni, tak, ci crypto OGs, no rozumieją, że wejście ETF-ów to jest dobry marketing dla Bitcoina i że to sprawi, że fundusze spompują cenę tego aktywa w koście jeszcze mocniej. Jak nie teraz, to w szerszym terminie, tak? Więc wszyscy, którzy trzymają Bitcoina na trezorze, należy, że będą dzięki temu bogaci i będą potrzebowali mniej Bitcoina, żeby wymienić go na inne aktywa lub dobra potrzebne im do życia po wzrostach, no bo będą te Bitcoiny z obiegu po prostu wypadać. Więc wszystko to się sprowadza do tego, że zawsze, zawsze będziemy mieli funkcjonujący, wolny rynek dla Bitcoina. A konkluzją tego filmu było po prostu to, że głupotą jest nie inwestowanie w Bitcoina, bo kiedyś ETF-y mogą kontrolować całą podaż, a ludzie tacy jak my, którzy lubią, chcą mieć kontrolę nad swoimi finansami, no preferujemy opcję self-custody, tak? Czyli po prostu dlatego wybieramy bezpośredni zakup Bitcoina na giełdzie, a nie poprzez ETF-a, bo tak jak wspomniałem, tak? ETF-y dadzą po prostu wam ekspozycję na zmienności cenowe Bitcoina, ale po prostu nigdy nie będziecie mieli posiadaniu Bitcoina, niezależnie od tego, co się wydarzy. Więc nie będziecie mogli samodzielnie nim zarządzać, bo wszystko będzie leżało w Coinbase Custody i posiadanie udziałów tych ETF-ów zostało trafnie też porównane do trzymania syntetycznego shorta na dolarze amerykańskim, no bo trzeba spojrzeć na alternatywy, tak? Jeżeli ktoś nie chce dywersyfikować swojego kapitału i woli być all-in we fiatach, to prędzej czy później zostanie najprawdopodobniej zmuszony do używania CBDC, które będzie kontrolowane przez rząd. Dlatego aktywa takie jak Bitcoin i złoto to według mnie jest maskę dla każdej osoby, aby która ceni sobie wolność, która chce być niezależna, przynajmniej trochę, tak? Chcę mieć jakąkolwiek kontrolę nad tym, co się dzieje i móc współuczestniczyć w tym samym jakby wyścigu, o niezależność i wolność na świecie, bo Bitcoin i złoto to są dwa aktywa, które są kluczowe, żeby je posiadać jako inwestor po prostu, który tym się interesuje i ma takie potrzeby, a myślę, że większość z nas takowe ma. Więc jest jeszcze jeden aspekt sukcesu ETF-ów na Bitcoinie i to jest zmiana w przepływie kapitału na rynku kryptowalut. No spójrzcie sobie tutaj, tak? Wykres dominacji Bitcoina. Tuż po akceptacji wniosków, wszystkich wniosków przez SEC, mieliśmy chwilowy spadek ale następnie dominacja wzrosła aż o 13%. I wcześniej to wyglądało tak, że ludzie kupowali Bitcoina, ten rus w pierwszej kolejności i prowadził cały rynek krypto, a potem inwestorzy zadowoleni z zysków osiągniętych na Bitcoinie wymieniali go na Ethereum i pozostałe altcoiny, ponieważ na giełdach krypto jest to możliwe po prostu. Więc mamy po prostu te pary Bitcoina do altcoinów i można handlować bez stable, tak? Więc od początku stycznia to teraz wygląda to trochę inaczej, bo istnieje pierwotny rynek. Można, wiecie, mieć ten przepływ kapitału między Bitcoinem a altami. On istnieje ale raczej będzie wyglądał tak samo i będziemy na nim widzieli mm, po prostu na tym pierwotnym rynku takie cykliczne schematy. No bo ETF-y sprawiły, że inwestorzy z rynku tradycyjnego nie mają możliwości zamiany swojego bitcoina na alty. Jest to niemożliwe, po prostu aby kapitał z funduszy rotował na rynek altcoinów, przez to w tym bitcoinie może być więcej kapitalizacji i dominacja może być duża relatywnie w porównaniu do altu przez jakiś czas. Dlatego następstwem tego może być po prostu lepszy właśnie performance bitcoina w tym cyklu i nieco słabszy altcoinów. To jest możliwe, to może się wydarzyć i prawdopodobnie tak będzie, że Alty nie zrobią tylu X-ów, co wcześniej. Oczywiście nie będzie tragedii, ale jednak przez te ETF-y prawdopodobnie trochę będzie słabiej, więc to jest ten miecz obusieczny, że niby fajnie, ale na Altach skorzystamy prawdopodobnie trochę mniej, więc wszystko zależy od tego, jak bardzo popularne będą ETF-y w dalszej części Hossy, tak? gdy będziemy podziewać się Alt sezonu. Jednak mi się wydaje, że po prostu te zmiany, przepływy kapitału na rynku nie będą miały jakichś wielkich implikacji na altcoinach, jednak troszeczkę na pewno wystąpią takowe. Teraz uwaga, jeżeli Bitcoin przebije 100 tysięcy dolarów, jeżeli i następnie odda 50-20 punktów procentowych swojej kapitalizacji altcoinom zobaczymy kilkaset miliardów dolarów i to wysokie kilkaset miliardów które przepłynie do altcoinów co niektórym z nich może zboostować kapitalizację ogromnie i zarobimy na tym prawdopodobnie bardzo dużo, szczególnie osoby, które akumulują, robią DCA niektórych projektów lub dopiero zaczynają teraz, bo zamieniają Ethereum czy Bitcoin na powoli na alty to te są na wygranej pozycji, a te, które kupiły na górce to będą mogły przynajmniej odrobić straty i wyjść na jakimś małym plusie, więc wystarczy być cierpliwym Wystarczy się upozycjonować w odpowiednich projektach. Kolejna kwestia, którą warto poruszyć, to jest bardzo niskie dotychczas zainteresowanie spot-ETF-ami na Ethereum. To zostało spotęgowane też regularnymi odpływami kapitału z funduszu IT, ET, czyli ETF-a od Grayscale, który już wcześniej posiada miliardy dolarów w Etherze. Inwestorzy ponad dwóch miesięcy pozbywają się udziału w tym funduszu z powodu właśnie bardzo wysokiego FI, który wynosi 2,5%, więc na ten moment odpłynęło stamtąd niemal 3 miliardy dolarów, więc dopóki oni sprzedają, dopóty rzeczywiście Ethereum. No, performuje gorzej i ma podgórkę. Dla porównania właśnie fee na pozostałych ETF-ach, tak, które na przykład Ethereum zarządzają, to jest od 0,15 do 0,25%, więc znacznie mniej, kilkunastokrotnie mniej. A od momentu wejścia tych instrumentów właśnie na rynek pod koniec lipca, no to altcoiny mocno ucierpiały, tak aż do początku września. i Ethereum jest największym altcoinem oczywiście, więc jeżeli wokół niego panuje negatywny sentyment, no to przekłada się również na spadki ceny altów. No i tutaj niestety fundusze na Ethereum zawitały na rynek w w momencie, akurat wtedy, gdy przeważały spadki, altcoiny radziły sobie słabo, tak? Jednak w ostatnim tygodniu widzimy w końcu poprawę tutaj i napływy do etf ów w górę nad odpływami z funduszu Grayscale ET i to dużo osób martwiło, tak? Martwili się o to, że spot etf -y na Ethereum radzą sobie znacznie gorzej niż odpowiedniki na Bitcoinie, ale są ku temu powody. Więc według mnie ten płacz na rynku był znakom e, takiego lokalnego dołka w tym cyklu. ETF-y miały być game changerem, a tymczasem do tej pory ponad pół miliarda dolarów z nich odpłynęło i no to wszystko za sprawą Grayscale, ale pozostałe podmioty może nie jakoś agresywnie, ale stale tego teraz kupują, tak? Dlatego w mojej opinii ten food był bardzo wyolbrzymiony, ludzie kompletnie zapomnieli o długoterminowej perspektywie, no bo wiadomo, że dziadki z rynku tradycyjnego nie będą masowo skupowali Ethereum, gdy na rynku krypto borukamy się z ciężkim okresem i nie jest to Bitcoin, tak? Przecież w wakacje rząd Niemiec sprzedawał Bitcoina, tego dystrybuował miliardy swoim wierzycielom i na no do dodatek przeżyliśmy czarny poniedziałek na początku sierpnia, i mimo tego rynek krypto nie upadł. Jakby cały czas działa, ma się dobrze, odbijamy, powoli podnosi się z kolan. Uważam, że w następnych miesiącach, kilku miesiącach doświadczymy ogromnych napływów zarówno do ETF-ów na Bitcoinie, jak i na Ethereum. Dzięki temu, że wkraczamy w ostatnią fazę tej hosty i cykliczne wzrosty cen powinny zachęcić doświadczonych inwestorów z rynku tradycyjnego do kupna właśnie ETF-ów. Więc w ciągu ostatnich miesięcy też grube ryby, Bueisi. Masońska elita wypowiadała się o tutaj ETF ach na Ethereum czy na Bitcoinie. Nie brakowało właśnie pozytywnych opinii od ekspertów, od takich osób, więc za to kilka z nich już Wam przytoczę. Liu Mizuara, CEO Hashnote, właśnie w kontekście debiutu. On... ETF-ów na Bitcoinie. On stwierdził, że ten debiut ETF-ów odniósł sukces, a zainteresowanie przekroczyło początkowe oczekiwania. Zauważył, że w dłuższej perspektywie możemy zobaczyć rekomendacje dla alokacji 1% portfela klientów etf na Bitcoinie, co może znacząco wpłynąć na rynek, szczególnie jak są osoby, które mają w ETF-ach po 200, po 500 milionów dolarów, nawet jako klienci prywatni, bo i takowe osoby są. Brian D. Evans, założyciel BD Ventures, on opisał Bitcoinowe etf -y jako wielki sukces, Dodał, że pomimo krótkoterminowych spadków, długoterminowo jest to mega optymistyczny trend i według niego może to utorować drogę dla ETF-ów na inne zasoby kryptowalutowe. Eric Balkunas, starszy analityk ETF w Bloomberg Intelligence, on uważa, że wejście funduszy Bitcoin ETF było kamieniem milowym dla świata krypto. Opisał początkowy etap wprowadzenia ETF-ów na rynek kryptowalut jako bardzo konkurencyjny, mówiąc, cytuję tak, tutaj, że wprowadzenie ETF-u to jak wysłanie noworodka do dżungli amazońskiej, tam naprawdę jest trudno. Koniec cytatu. Więc mimo tych wyzwań, mimo tego skrajnie popapranego porównania jak mój dzisiejszy wstęp, no on podziwiał szybki sukces pierwszych ETF-ów na Bitcoina, zauważając, że ich wolumeny handlowe w niektórych przypadkach przekroczyły 100 milionów dolarów w pierwszym dniu, co jest świetnym wynikiem. I co ciekawe, ten Balku nas spekulował, że nawet firmy, które są tradycyjnie ostrożne wobec kryptowalut, takie jak Vanguard, ostatecznie zaakceptują ETF-y na Bitcoina z powodu rosnącego popytu klientów i powiedział, że z czasem zarządzający, jak Wami może wejść we współpracę lub uruchomić własny fundusz Bitcoina, aby uniknąć straty przyszłych klientów. No i jeszcze ciekawa persona, CZ, tak, były CEO Binance, który niedawno z więzienia wyszedł. On wypowiadał się pozytywnie o etf na Bitcoinie, uważał je za ogromnie korzystne dla branży kryptowalutowej, podkreślał, że zwiększona obecność firm takich jak BlackRock może przyciągnąć nowych użytkowników do rynku kryptowalut. Jednocześnie też zauważył, że ETF-y nie są kluczowe dla rozwoju branży, bo ważniejsze jest rozwijanie prawdziwych projektów i przedsiębiorstw i ekosystemu krypto. Więc po prostu podsumowując, nie jest aż tak źle, jak mogłoby się wydawać. Nie jest to główno w ładnym papierku. Nie jest to podstępna żmija z biblijnego ogrodu. Nie jest to też pokusa najgorsza z możliwych, ale jest to po prostu coś, co ma plusy i minusy, ale chyba więcej plusów. Więc po prostu ETF-y nie stanowią po prostu skrajnego zagrożenia, tak? Teorie o tym, że BlackRock będzie w posiadaniu wszystkich bitcoinów są mocno wyolbrzymione, co myślę, że zbiję w dzisiejszym filmie. Nie powinniśmy się tym szczególnie zamartwiać. Powiem więcej, nawet spot ETF-y pomogą kryptowalutom uzyskać taką bardziej renomowaną pozycję, tak PR-owo na rynkach finansowych długoterminowo. To, to sprawi, że rynek krypto będzie mniej odbierany jako scam, a bardziej jako coś, co funkcjonuje, działa, ma pokrycie i ktoś nad tym mm, po prostu sprawuje opiekę. Więc według mnie. Tylko w tym cyklu mogą ETF wypchać Bitcoina powyżej 100 tysięcy dolarów za sztukę, może stu paru dziesięciu i będą mocną częścią pozytywnego marketingu dla rynku kryptowalut ogólnie. Jeżeli się podobało, kciuł w górę, dołączcie do Timo na WSOT, link w opisie. Wyślijcie film znajomym, którzy płaczą i miałczą, że ITF -y zepsuły rynek i nie ma co kupować. Warto, żebyście zobaczyli ten materiał. Playlisty szkoleniowe na start: 20 filmów, jak poparli tradeować w opisie pod tym filmem, o psychologii, longi, shorty, parametry. Obejrzyjcie sobie w prawym górnym rogu macie przypięty, poradnik do giełdy Bybit, jak zacząć jak odebrać bonusy, jak się kwalifikować na wszystko i też macie, pamiętajcie, możliwość przepisania konta pode mnie, co jest kluczowe, od paru dni to dopiero działa, drugi link w opisie, ten co widzicie na ekranie klikacie, wpisujecie, będąc zalagowanymi na komputerze na Bybit, klikacie i wpisujecie 24727 kod partnera, w opisie wpisujecie tam powód, zapomniałem z tego linku i was przypisze do mnie, wtedy macie automatycznie kwalifikacje na te bonusy, na cashbacki, turnieje, kursy, wszystko co najlepsze. Macie najwięcej bonusów w Polsce do odebrania, jest to najbardziej opłacalne i dla was, i dla mnie również, bo współpracuję z tą giełdą i mam z tego wynagrodzenia, ale nie od was, a od nich i część prowizji wręcz lwią, oddajemy wam w postaci różnych bonusów, więc zapraszam do korzystania i do usłyszenia subskrybujcie kanał. Cześć.